Papież pilnie wezwał polskich biskupów. Jadą do Rzymu polscy biskupi wezwani do papieża w trybie pilnym. Polscy biskupi jesienią mają pojechać do Rzymu. Na wizytę do papieża zostali wezwani w trybie pilnym, a na przygotowanie się dostali bardzo mało czasu, ustaliła Rzeczpospolita. Jak czytamy w dzienniku, co 5 lat każdy biskup diecezjalny jest zobowiązany do złożenia w Rzymie wizyty, ad limina apostolorum, do progów apostołów. W jej trakcie hierarchowie odwiedzają watykańskie dykasterie, spotykają się także z papieżem. Jesienią do Watykanu udadzą się także polscy biskupi, jednak, jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, zostali wezwani w trybie pilnym, a na przygotowanie się do wizyty dostali bardzo mało czasu. Według gazety wiadomość o przyjeździe hierarchów z Nadwisły pojawiła się krótko po tym, jak u papieża był nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio 15 kwietnia. Krytycznie o polskim kościele, jak powiedział RZ, urzędnik z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskup Pennacchio nie został wezwany, ale sam prosił o spotkanie z papieżem, a w trakcie rozmowy miał przedstawić Franciszkowi krytyczny obraz sytuacji kościoła w Polsce. Po tym spotkaniu zdecydowano o zaproszeniu na Tybr polskich biskupów, pisze dziennik. Episkopat Polski oficjalnie poinformował o wizycie 14 maja. Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, wyjaśnił, że pismo z nuncjatury, które trafiło do sekretariatu KEP oraz biskupów diecezjalnych, nosi datę 10 maja. Do Watykanu napływa coraz więcej zgłoszeń, wskazujących na zaniedbania waszych biskupów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez część duchownych. To nie 10 czy 11 spraw, o których pisały media. Jest ich zdecydowanie więcej, powiedziało źródło gazety.